Proszę nie kłamać, panie premierze, bo w sprawie dotyczącej służby zdrowia w zeszłej kadencji, w tej kadencji zachowujemy się profesjonalnie, uczciwie i zgłaszamy konkretne propozycje, których minister Arłukowicz nie słucha. Nie słucha. A powiem panu, dlaczego nie słucha. Dlatego, że wziął pan na pokład typowego karierowicza, który dla samochodu służbowego i funkcji zmieniał poszczególne partie. On nie potrafi zarządzać służbą zdrowia. Nie ma na ten temat wiedzy i umiejętności. I mówią to ludzie, a nie politycy. Jeżeli pan mówi o służbie zdrowia, to proszę pójść do apteki i co kwartał kupować ten sam lek. I zobaczy pan, że on jest droższy. Dla dzieci, dla starszych, dla nas wszystkich. Proszę już normalnie do lekarza i do przychodni. Do specjalisty. Co się poprawiło? Jedyne, co potrafi Arłukowicz, to zawsze pięknie mówić, tańczyć na mównicy, opowiadać, krzyczeć czasami i obrażać. Przypominam, że obrażał pana, obrażał innych i obraża dzisiaj nas. I zapamiętacie te słowa, koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej. Jak już nie będzie ministrem, jak się na was obrazi, to będzie was atakował, zdradzał, będzie polityczne wasze decyzje. Będzie najgorszym wrogiem. Tylko dlatego, że jest cynicznym politykiem. Ale wczoraj w telewizji usłyszałem rzecz niesamowitą. Otóż Bartosz Arłukowicz powiedział, to chyba słowa do premiera Donalda Tuska, powiedział, brzydzę się cynizmem w polityce. I kto to mówi? I kto to mówi? Bartosz Arłukowicz, minister do spraw wykluczonych. Co zrobił? Jaki pomysł? Jakie ustawy? Jakie reformy w tej sprawie? Minister Arłukowicz, minister zdrowia. Jakie pomysły? Jakie ustawy? Panie premierze, na koniec powiem tak, panie marszałku. Proszę kończyć. Możemy krytykować panią Ewę Kopacz, ale ona przynajmniej przynosiła pomysły do Sejmu, nad którymi mogliśmy rozmawiać. Arłukowicz nie przynosi nic. Proponujemy jeszcze raz, bo widocznie wczoraj Arłukowicz tego nie usłyszał i pan premier również. Proponujemy proszę jeszcze kończyć. Raz. Biały szczyt, okrągły stół wszystkich sił politycznych, bo zdrowie jest najważniejsze.